witam serdecznie, dzień dobry Państwu. Spłynęło kolejne pytanie i chcę na to pytanie odpowiedzieć. Pytanie jest bardzo złożone i od razu podkreślam, że pacjent, którego pytanie widzicie, musi być pod kontrolą lekarską. Zawsze do tego zachęcam, ale to jest tutaj sytuacja szczególna. Pacjent jest po udarze mózgu, ma nadciśnienie tętnicze i ma 5 stentów, czyli takich sprężynek rozpierających tętnice wieńcowe w sercu. Ma jeszcze dnę moczanową, jaskrę i pytanie jest, czy może stosować miłosząb japoński, z czym go łączyć? Stosowanie miłosząba japońskiego tutaj jest jednak bardzo ograniczone, dlatego że miłosząb japoński zmniejsza krzepliwość krwi, poprawia funkcję śródbłonka, ale także zmniejsza krzepliwość krwi, a ja jestem pewien, że pacjent ten również bierze inne leki, które tą krzepliwość zmniejszają, bo zastosowanie stentów wiąże się z potrzebą stosowania również takich leków. Zatem, jeżeli już miłorząb, to w dawkach niewielkich, 2 razy dziennie po 50-70 mg, no, maksymalnie 90, ja bym więcej nie dawał, bo krzepliwość może być zbyt duża. Natomiast to, co bym zasugerował, może zamiast miłosząba japońskiego, to resveratrol, czyli kropelki podjęzykowe, czy też, które są w czerwonym winie, które ten resveratrol, ta substancja czynna jest w czerwonym winie. Można też lampkę czerwonego wina, ale oczywiście niewielką, bądź też dwie lampki po 50-100 ml. To by tu dobrze działało na naczynia krwionośne i dobrze wpływało na tą sytuację, którą mamy do czynienia. Następnie dna moczanowa. Dna moczanowa to taka sytuacja, w której możemy stosować zioła, te, które obniżają poziom kwasu moczowego, bo tak powstaje dna moczanowa. Mamy do czynienia tutaj z kilkoma ziołami. Dwa na czele takie, które najbardziej są udokumentowane dobrze co do obniżenia poziomu kwasu moczowego. Liść brzozy, herbata z liścia brzozy, bądź mieszanka ziołowa, która zawiera liść brzozy. I korzeń hakorości, zwany też często czarcim pazurem, diabelskim pazurem, harpagofytum po łacinie. Brzmi ta substancja, ma tak po łacińską nazwę. I w tym przypadku również i brzoza, i harpagofytum jest dobra, dlatego że harpagofytum, czyli czarci pazur, poza tym, że obniża poziom kwasu moczowego, również działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo. Jest to klasyczny lek ziołowy, który obniża natężenie procesu zapalnego i bólów kręgosłupa i stawów. Kolejna sprawa to proszę pamiętać o witaminie C. Witamina C zmniejsza częstość incydentów dny moczanowej u pacjentów. Zatem, jeżeli ktoś ma dnę moczanową, to powinien się suplementować witaminą D3, przed tym witaminą C oczywiście. I ta witamina C powinna być stosowana, ja najczęściej zalecam, 2 razy dziennie po 500 mg.